Wyniki wykrywacza kłamstw w hotelu Paradise szokują widzów. To bezprecedensowa sytuacja w historii programu, która z pewnością wzbudzi ogromne emocje zarówno wśród uczestników, jak i widzów Kropka od samego początku ósmej edycji hotelu Paradise para Bartka i Odi była w centrum uwagi. Ich burzliwy związek dostarczał ogromną dawkę dramatycznych momentów, a teraz, gdy znaleźli się w finale, publiczność z niecierpliwością oczekuje, kto dołączy do nich w ostatniej fazie rywalizacji. Jednak to, co nastąpi po finałowym odcinku, może przynieść jeszcze większe wrażenia. Kropka, po zakończeniu konkursu uczestnicy zostali poddani testowi wariografu, który wykrywał wszelkie nieprawidłowości w ich wypowiedziach. To nie tylko moment prawdy dla nich samych, ale także dla widzów, którzy przez cały sezon obserwowali ich interakcje i decyzje. Klaudia El Dursi, prowadząca program, zdradziła, że żądano uczestnikom pytania, na które wielu oczekiwało odpowiedzi. Reakcje internautów nie pozostały bez echa, a ich entuzjazm i niecierpliwość są jasnym dowodem na to, jak bardzo ta nowa inicjatywa produkcji spotkała się z zainteresowaniem publiczności. Czekając na publikację wyników testu, fani Hotelu Paradise nie mogą się już doczekać, aby poznać prawdziwe oblicze swoich ulubionych uczestników i dowiedzieć się, kto w programie był naprawdę szczery, a kto grał kropka wraz z nadchodzącym zakończeniem ósmej edycji Hotelu Paradise, emocje sięgały zenitu. Pytanie, które spędza sen spowiek zarówno uczestnikom, jak i widzom brzmi, kto z nich był autentyczny, a kto grał tylko dla własnych korzyści. Odpowiedzi na te pytania mają zostać ujawnione w specjalnym materiale po finale, który wywoła pewność lub wątpliwość co do uczciwości postawionych na wyrzutni uczestników. Reakcje internautów na tę niezwykłą inicjatywę producentów Hotelu Paradise są wyrazem ogromnego zainteresowania wydarzeniami w programie. Czekanie na publikację wyników testów wzbudza napięcie i niecierpliwość wśród fanów, którzy od dłuższego czasu śledzą losy bohaterów show. Nieuchronnie zbliża się czas, gdy tajemnice uczestników zostaną odsłonięte a prawdziwe intencje wyjdą na jaw. Warto zatem być gotowym na to, co przyniesie ten niezwykły moment prawdy w Hotelu Paradise. Kropka oczekiwania są wysokie, gdyż ujawnienie wyników testu wariograficznego może przynieść wiele niespodzianek i zmienić dotychczasowe postrzeganie niektórych uczestników programu. Widzowie nie mogą się doczekać, aby poznać, czy ich ulubieniec był autentyczny w relacjach z innymi, czy też posługiwał się fałszywymi zachowaniami w celu osiągnięcia własnych celów. Pojawiające się pytania o uczciwość uczestników dodają pikanterii finałowym odcinkom programu. Czy wykrywacz kłamstw wykaże, że niektórzy z graczy manipulowali sytuacją lub fałszowali emocje, aby osiągnąć korzyści? Czy może okaże się, że większość była prawdziwa w swoich działaniach i relacjach? Te pytania napędzają ciekawość i podgrzewają atmosferę przed zakończeniem programu. Dla niektórych uczestników to może być moment przełomowy, który zmieni ich reputację i sposób, w jaki są postrzegani przez publiczność. Jednakże, niezależnie od tego, jakie będą wyniki testu, jedno jest pewne: finałowa część hotelu Paradise zapowiada się jako emocjonująca i pełna zwrotów akcji. Michał Kasyn, tajemnice jego życia uczuciowego wreszcie odkryte. Michał Kasyn, Jeden z finalistów niedawno zakończonej edycji Tańca z Gwiazdami postanowił podzielić się z fanami przełomowym wyznaniem dotyczącym swojej homoseksualnej orientacji. Ten utalentowany choreograf potwierdził spekulacje na ten temat, ujawniając swoją relację z partnerem życiowym, Jakubem Pursą. Podczas programu Tańca z Gwiazdami Michał Kasyn i Roxana Węgiel tworzyli dynamiczną i utalentowaną parę taneczną. Ich wspólne występy na parkiecie były pełne energii i pasji, co zaowocowało dotarciem do finału programu. Jednak to nie tylko sukces taneczny był dla Michała ważny, ale także osobisty krok, jaki postanowił podjąć kropka od samego początku programu. Media spekulowały na temat życia osobistego roksany węgiel i rzekomej zazdrości jej męża, Kiewina Mgleją, o partnerów, z którymi tańczyła. Plotki na ten temat przybierały na sile. Aż wreszcie Michał Kasyn postanowił uczynić ważny krok i podzielić się swoją prawdą z fanami. Michał Kasyn opublikował na swoim Instagramie ujmujące nagranie, które ukazywało ich romantyczną relację z partnerem, Jakubem Pursą. W filmiku można było zobaczyć ich wspólne chwile, pełne czułości i miłości, zarówno na parkiecie tanecznym, jak i w domowym zaciszu. Wszystko to zostało poddane podziwu internautów, którzy wyrazili swoje wsparcie i gratulacje dla pary. Otwarcie Michała Kassina w kwestii swojej orientacji seksualnej spotkało się z szerokim wsparciem i uznaniem wśród fanów oraz kolegów z ekipy Tańca z Gwiazdami. Jego odwaga w wyznaniu prawdy o sobie może stanowić inspirację dla innych osób, które również pragną żyć w zgodzie ze sobą i być szczęśliwymi. Reakcje na coming out Michała Kassina były przeważnie pełne akceptacji i wsparcia. Internauci, jak i koleżanki z programu Tańca z Gwiazdami, wyrażali swoją radość z tego, że Michał odważył się być sobą publicznie i podzielić się swoją szczęśliwą relacją z partnerem. Jego otwarcie może być ważnym krokiem w kierunku większej tolerancji i akceptacji w społeczeństwie, a także wsparciem dla osób LGBTQ, które borykają się z trudnościami związanymi z kaminautem. Również Roxana Węgiel, partnerka taneczna Michała Kassina w programie Tańca z Gwiazdami, udzieliła wsparcia swojemu przyjacielowi. W swoich mediach społecznościowych opublikowała wzruszający wpis, w którym wyraziła swoje pełne wsparcia dla Michała i jego partnera Jakuba. Jej otwarte i przyjacielskie podejście do Kaminoutu kolegi spotkało się z uznaniem wielu fanów. Takie reakcje ze strony współuczestników programu i społeczności internetowej mogą być ważnym impulsem dla osób LGBTQ, aby czuły się akceptowane i wspierane w swojej tożsamości. Przyjaciele, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i obserwować nas aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i treściami. Kliknijcie, subskrybuj i obserwuj już teraz, aby nie przegapić niczego interesującego od nas. Dziękujemy za wsparcie.